Wszystkich z tej strony Tula i witam Was w wyzwaniu księżniczek Disneya ze Śnieżką, czyli z naszą Sarą. Słuchajcie, są ogromne zmiany w domku i strasznie mi się podoba, jak jest w środku, zaraz Wam pokażę. Ja wiem, że teraz chwalę samą siebie i w ogóle i to jest nieskromne, ale jest po prostu prześliczny. I naprawdę dzięki modom to wszystko zaczyna już przypominać powoli to, co chciałabym tutaj zrobić. Co prawda na zewnątrz niestety pewna jeszcze daleka droga do tego, ale słuchajcie, mam nawet pobrane takie sznury z praniem, takie bale, łódkę, na takie masy świetnych po prostu rzeczy, ale to wszystko jest tak potwornie drogie, że no masakra jakaś, dlatego domek nadal nie jest skończony, słuchajcie, ale powoli zaczyna przypominać to, co bym chciała, tak jakbym chciała, żeby wyglądał. Więc zaczniemy sobie. Na ganeczku, słuchajcie, dołożyłam tylko takie wiszące liście i tutaj normalnie można siedzieć, można się zdrzemnąć. To jest przepiękne. Tutaj w ogóle są jeszcze do tego takie piękne krzesełka, ale to jest tak drogi ten zestaw tutaj, słuchajcie, że masakra po prostu. No tutaj niestety ganeczek jeszcze nie przypomina tego, co bym chciała, ale z czasem myślę, że będzie. Przejdziemy sobie, tak, w przedpokoju tylko postawiłam kosz taki na parasole, to też jest z modów. I na razie nic tutaj nie ma, ale przejdźmy sobie, słuchajcie, do salonu. Tak teraz wygląda salon. Jest prześliczny. Myślę, że już teraz jest dużo bardziej w stylu takim Śnieżki. To, jak pamiętacie, osoby, które mnie oglądają od dawna, ja to miałam, słuchajcie, u Majki w serii z Majką, tej mojej pierwszej simsowej serii. Nawet na Wigilii miałam właśnie cały ten zestaw i tutaj Ania mi o nim przypomniała. Właśnie tutaj postawiłam te meble i to genialnie pasuje. Jest prześliczny ten pokoik, bardzo mi się podoba. Tutaj słuchajcie, tak, w łazience chyba nie zmieniłam nic. Lustro może? Nie wiem. Nie pamiętam, ale tutaj słuchajcie, mamy kuchnię. Spójrzcie, kurczę, ciemno jakoś jest. Czy my tutaj w ogóle mamy jakąś lampę w tej kuchni? Tak się zastanawiam, teraz zobaczymy, bo teraz nie wiem, słuchajcie, czy czasem nie zapomniałam. Tak teraz wygląda kuchnia, słuchajcie, zmieniłam meble. Tu jest oko, ma takie ładne, piękne fireneczki, jak tutaj przyjdzie i zaświeci, to zobaczycie. Półeczki jakieś mamy. Super, naprawdę, bardzo mi się podoba. Kosz wstawiłam, chociaż nie wiem, czy już ostatnio go nie wstawiałam. I słuchajcie, sypialnia Sary jest przecudowna po prostu. Teraz, no mówię, to światło się nie świeci, ale tak, ma łóżko, to jest z modów pobrane, cały taki komplet. Tu ten kominek, ten ogień co prawda tak dziwnie z tyłu wygląda, ja mam nadzieję, że mi się dom tutaj nie zapali. Mam tu alarm na wszelki wypadek. Przepiękny jest po prostu ten kominek, tak ładnie to wygląda, ja wiem, że się zachwycam, ale no jest śliczny, naprawdę jest śliczny. Także tak teraz widzicie, prezentuje się dół, który już w miarę jest skończony poza tutaj tym przedpokojem. A co do pokoju chłopców, też troszeczkę się zmieniło, ale tutaj niestety jeszcze no troszeczkę brakuje. W łazienkach chyba nic nie pozmieniałam, lampy pozmieniałam, bo takie fajne, drewniane, różnokolory są, pobrałam. Dywaniki. I słuchajcie, tutaj tak, łóżka są jeszcze, słuchajcie, niezmienione. Wszystkie będą takie w tym stylu, one są tu takie drewniane i tu mają takie kolorowe narzuty. Także wymienione są te dwa i tutaj jedno, słuchajcie. Na resztę niestety mnie na razie nie stać, ale wymienię wszystkie. Do tego, słuchajcie, tak, nowe fireneczki mamy tutaj szafeczki, to na pewno znacie, bo to jest stare, ale no chciałam, żeby były takie drewniane. Tutaj mają takie fajne biurka, zobaczcie, one też są w różnych kolorach, są przegenialne, bardzo mi się podobają i tak samo tutaj skrzyneczka. Na razie tak to wygląda, tak jak mówię, pokój jeszcze nie przypomina takiego, jakbym chciała do końca, ale tutaj, słuchajcie, Sara namalowała już jeden portrecik, to tak jakoś dziwnie trochę wygląda, no ale tak to wygląda, słuchajcie, w ogóle jest, zobaczcie, ile jest wart. W ogóle Sara teraz maluje tak drogie obrazy, że naprawdę, ja w ogóle z nią tutaj cały czas malowałam. Poza tym namiętnie rozmnażam żaby, słuchajcie, bo na tyle osób, jak wszystkim porozmnażam, to słuchajcie, chwila i mamy już dobry tysiączek, także jest to bardzo, bardzo opłacalne.
Także tak na razie prezentuje się nasz domek. Sara teraz będzie malowała te portrety. Chociaż no, pieniędzy potrzebujemy, no ale chociaż jeden namalowała. Tak czy siak. Dobrze, ja już tutaj włączam tak właściwie, bo Sara śpi, chłopcy są w szkole wszyscy. Także no, bardzo mi się podoba już teraz ten, no szczególnie ten dół. Dół jest przepiękny. Co do góry, no to mówię, jeszcze daleka droga, ale na razie jest tak, jak jest. Tam będę jeszcze zmieniać. No i jeszcze tutaj całe wszystko naokoło, tak? No ale naprawdę to wszystko jest takie drogie. Są tak fajne mody, ale takie drogie, że... Masakra, naprawdę masakra. Dobrze, Sara śpi. Czekajcie, jak ona to wygląda. Tak, kiedy ty, moja droga, będziesz rodzić? Trzeci trymestr zaraz będziesz miała, więc to ja jej to przyspieszę. Tak, i z Gabcie mieliście rację, że... dlaczego ty jesteś smutny, dziecko? O, wracają chłopcy. Jest jednym z najlepszych uczniów, wesołek. Śpioszek ma problemy z liczeniem powyżej 6. Aha! Nie może dostać lepszej oceny niż 6. Super. Znaczy uczniów. Wszyscy chyba mają 6. Wiecie co? Czekajcie, ja to sprawdzę, bo to będzie oznaczało, że tak naprawdę mamy zaliczone już u chłopców, bo oni mogą mieć albo mają być 6-kowymi uczniami, albo mają mieć zaliczone aspiracje. Ja, jak mówiłam, chciałabym to i to, ale to nie jest wymagane. Wymagane jest jedno z dwóch, także zaraz zobaczymy. 6 i 6. Pięknie. Także to już mamy zaliczone. Teraz oczywiście będę starała się zaliczać im te aspiracje. No właśnie, najgorzej niestety będzie z naszym Gabciem i z tymi jego znajomymi. No nie wiem, po prostu to jest jakaś masakra. Ty właściwie wyglądasz całkiem okej. Okay. Aha, i słuchajcie, dzisiaj ostatni raz gramy na wyłączonym starzeniu. O! Czekajcie, możemy już porozmnażać żabki, także jeszcze szybciutko to przy was zrobię, bo później o tym zapomnę. A szkoda, kurczę, wiecie, stracić tyle pieniędzy. Ktoś do nas dzwoni w ogóle, kto to dzwoni? Dyrektor? Że co, przepraszam, przecież 6 ma, o co chodzi? Zaraz zobaczymy, tylko już do końca im to zrobię. Okej. Okay. I to naprawdę, jakby się tego tak faktycznie pilnowało, to szybko można zarobić spore pieniądze. Tak, jeszcze masera. Przed chwilą to robiłam, znaczy przed chwilą, no chwilkę temu to robiłam, jak włączyłam i widzicie. Sara się zaraz wyśpi. Dobrze, chłopcy. Wiecie co? Sprawdzę wszystkich, no ty... Właśnie, zobaczmy, o co chodzi z tym dyrektorem. Jak nie poszedł do szkoły? No... Co to, przepraszam, ma być? No przecież poszedł do szkoły. Idźcie, Wysiusia, i zjedz sobie. Nie słuchaj żadnego głupiego dyrektora, bo przecież byłeś w szkole i masz 6. Nie wiem, o co chodzi. Czekajcie, co on tutaj ma? Narysuj na stolku do zabawy. A, okej. Okay. Ty jeszcze musisz narysować jeden obrazek. Teraz, kurde, widzicie? Nie pamiętam, co on powinien namalować. Może zwierzę mu damy? Zobaczymy. Osiągnij piąty poziom umiejętności umysłowych i odrób lekcję 2 razy w stanie skupienia. Dobra, a ty? Pokonaj drobinki 3 razy, zdobądź wysoki wynik w grze polegającej na pisaniu na klawiaturze. Wiesz co, ty słuchaj, mój drogi, nie oglądaj telewizji. No tutaj, chodź. Ćwicz pisanie na klawiaturze. Nie ćwicz pisanie, tylko... Graj w grę. O, tak. Później siusiu jeść. Jesteś rozbawiony, ale ty też, kochanie, musisz zrobić siusiu, chodź. Siusiu. Ty też siusiu, tak naprawdę. Wszyscy siusiu. A ty już jesz. Czy ty jesteś żarłokiem naszym? Chyba tak. Tak, a później będziesz malować, dobrze. Z tobą, mój drogi. Czemu ty jesteś smutny? Szczwane oszustwo. Być może umożliwienie innym zobaczenia odpowiedzi to nie jest najgorsza rzecz na świecie. Czekajcie, zobaczymy, czy są tu jakieś dzieciaki. Nie ma żadnych, niestety. Stój.
Spróbujemy, słuchajcie. Ty jesteś, sprawdzam teraz, żeby nie było, czekajcie. Dorosły. Na 100% jest dorosłym. Chodź, przywitaj się z nim. Wiem, że jakiś obcy facet, ale co ja ci poradzę, że masz taką głupią aspirację, no. Musimy to zaliczyć tak czy siak. Sara. Sara jeszcze śpi, to niech sobie śpi. Tak, ty będziesz malował, dobra, ty możesz też sobie zjeść. Umysłowe. Graj w szachy lub wykonuj inne zadania intelektualne. Szachy, właśnie, nie mamy szachów. Ej, wiecie co, kupię te szachy. Też mówiliście mi, że za... Nie wiem, czy srebro, czy brąz. Na którejś imprezie też możemy zdobyć te szachy, ale wiecie co? Ja po prostu te szachy kupię, bo tutaj są szachy. Kupię im te szachy dlatego, że... O właśnie, czekajcie, to jest na złotym poziomie. Te są fajne. No ale cóż, 450 aż kosztują, choinka. Nie ma tych jakichś tańszych? Były jeszcze chyba jedne. No nic. Weźmiemy te. A może bym postawiła takie te ogrody, bo widzicie te z tymi motylkami tutaj, zobaczcie, 735, to jest do zestawu właśnie z tymi stoliczkami, no ale takie drogie, dajcie spokój. Lekka przesada, nie uważacie? Tu masz takie fajne grzybki, ale trochę śmieszne. Nie, myślę, że te damy, nie? To są całkiem okej. Okay. Ale nie, kolor ten mi tutaj nie bardzo. O, tak może być. Dobra. Proszę. To są dla ciebie szachy. I możesz przyjść sobie pograć. Właściwie... Czekajcie, ty idziesz malować. Masz to ustawione. Ty tu gadasz. Czekajcie, jest już tu? Nie, idzie dopiero. No to musisz się przywitać. Dobrze, ty sobie zjesz. Okej. Okay. Muszę wszystkich pilnować, kurczę. Jeszcze teraz nam się urodzą kolejne dzieciaki, to już całkiem będzie masakra. Co ty tu? Coś fajnego maluje, już widzę. Przyspieszymy trochę. Nie wiem teraz, którego mu brakuje tego obrazka, bo on ma różne namalować, prawda? 5 rodzajów, a my mamy tylko 4 na razie. Musimy, kurczę, poprawić mu tę umiejętność. Mam nadzieję, że dom mi się przez to nie podpali. Co to było? Rybkę namalowałeś, super. Co to za jakieś fajerwerki, ej. Nie! Nigdzie nie idziesz. Poznaj. Rozmawiaj o zwierzęciu. Poproś o porady. Nigdzie nie idziesz, bo ja jakimś sposobem muszę się z tobą zaprzyjaźnić. On jest flirciarski w ogóle. Niechlujny jest, super. Poproś o spędzanie czasu. To już chyba robiłam. Zaproś do patrzenia chmury. Wiecie co, bo chciałam zobaczyć... Nie, 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 chodź tutaj, kochanie, chodź, bo ty jeszcze musisz namalować coś. O, tablicę powiadomień jest pełna. Musimy to... Co, ty już jesteś taki śpiący? Pokaż. No jeszcze troszeczkę, co? Wiesz co, to ja ci zabiorę. W ogóle lekcje musicie odrobić. Idziecie jutro do szkoły? Tak. Wiesz co, narysuj jeszcze coś. Kurczę, no patrzcie, no nie mamy. Ludzie może... Później odrób lekcję i pójdziesz spać. Już nie będę ci dłużej męczyć. A twój obrazeczek... Mamy już rybkę? Pokaż? Nie. Proszę bardzo. Tu twoja rybka. Ty? Jak ty wyglądasz? O, już zdobyłeś. Świetnie. Idź, Siusiu. Jeść. Odrobisz lekcję. I możesz iść spać. Ty malujesz dobrze. Ty masz ustawione. A, właśnie. Jak tam ci idzie? No jeszcze troszeczkę.
Później też odrobisz lekcję i pójdziesz spać. Co na te fajniejsze łóżka, o. Pracę, którą myś dałam, tobie dałam tutaj. Tobie damy tutaj. Jak tam ci idzie, mój drogi? A, leżycie sobie, super. Może ty jesteś już głodny. No jeszcze troszeczkę. Rozmawiaj o marzeniach. Dobra, już skończcie patrzeć w chmurę. O szkole. O zainteresowaniach. O zwierzęciu. Rób głupie miny. Zapytaj, jak minął dzień. Popraw humor. Entuzjazm się słodyczami. Boże, Sara, bo ja w ogóle o tobie zapomniałam, kobieto, sorry. Siusiu, robisz już dobrze. Okej, okay, już mamy poród za, świetnie. Jesteś głodna, więc moja droga, marcheweczki dla ciebie. Wysiusiaj się do końca. I marcheweczki, proszę bardzo. Cinej. Smacznego. Marchewki są bardzo dobre i zdrowe. Wiem, że ona nie musi jeść tylko marchewek i ona nie je tylko marchewek, ale no wiecie. Jak mamy, to niech wcina marchewki. O, ogródek nam zaraz, to widzę. Dobrze, tu będziesz odrabiać lekcję, super. Ej, on tu przyszedł do nas! Ja cię nie zapraszałam! Dobrze, skończ już te szachy. Wszyscy są śpiący powoli. Ja ciebie tu nie zapraszałam! Ej! Chodź tu, Sara, wyproś go. Wyproś. Później jeszcze go zaprosimy najwyżej. I wcinaj dalej marchewki. Później ogródek, ojejku, piękny ogród. Boże, nasz krowokwiat, żeby mi nie usechł, bo ja nie wiem, masakra będzie. O, wszyscy sobie ładnie siedzą. O, teraz widzicie, jest jaśniej to widać, zobaczcie jak fajnie. Bardzo mi się podoba ta kuchnia. W ogóle ten domek mi się podoba. I tak jak mówię, zaczyna przypominać to, co chcę. Super, odrobiłeś lekcję. Ej, co wy robicie? No wyproś! No, do widzenia. Dobra. A ty później spać. No niestety... A nie, będzie jeszcze chyba dla ciebie. Jak ja im to dałam? Nie, nie będzie. No to ty musisz iść spać tutaj. Dobrze, ty śpisz. Ty odrabiasz, idziesz spać. Ty też odrabiasz, idziesz spać. I ty... Ale ty masz lekcje chyba nieodrobione, prawda? Tak. Ty już możesz błyskawicznie odrabiać, dobrze. I dopiero spać. O. Dobrze. Saruś, jak tam? Nasz ogródeczek. Rozmnożymy żabki przy okazji. Postaram się szybciutko to zrobić. Dobra. No. Okej, okay. I może jeszcze coś byś namalowała, moja droga. Idziesz spać? Idziesz. Świetnie, ty śpisz. Ty idziesz spać. I ty zaraz też pójdziesz spać. Super. Cieszę się bardzo. O, mamy zbiory. Ty też sobie zaraz... Mam nadzieję, że podlałaś go. Zaraz zobaczymy. Mamy mało zabawy. Idziesz spać? No, dobrze. Wszyscy śpią, pięknie. No wiem, że potrzebujesz rozrywki. Także Sara dzisiaj urodzi. Jestem strasznie ciekawa, co będzie. I czy będzie więcej niż jeden chłopczyk? A może i dziewczynka? W sumie nie... O, podlewasz, świetnie. Nie, kochanie, zostaw to. Najpierw zbierz jeszcze cały plon szybko.
Mogłabyś jeszcze coś namalować? Co ja tutaj malowałam u nich, słuchajcie? Abstrakcyjne chyba, prawda? Bo tak. Zaraz to przydam. W ogóle warto by też było. O, patrzcie, tysiaka! Pięknie, moja droga, pięknie. Musimy też zaprosić naszego Williama. Poza tym William dziś, słuchajcie, wybierze się do, to już na koniec, do macocha, zobaczy, co tam się wyprawia i co nakombinuje tak naprawdę. Ale musimy go też zaprosić. Dawno u nas nie był tak naprawdę. Maluj Saruś, a później tak, później Siusiu jeść. Właściwie prysznic możesz też wziąć. A dlaczego ty idziesz do... To zrobimy... Nie, to zrobimy inaczej. O Boże, jaki tu bałagan! Skorzystasz. A chyba, że ty chciałaś iść do tego. Weź prysznic. Właściwie muszę zobaczyć, czy nie mam jakichś już lepszych tych rzeczy z modów, nie? Oh my god. Musisz sprzątnąć tu wszystko, moja droga, po dzieciakach. Oj, spięta jesteś. Zaraz, zaraz pójdziesz. Aha, jesteś zbyt spięta, dobrze. No ale tę resztę też byś mogła pozbierać. Nie. Zobaczymy może akurat. Albo dobra, już tak zrobię na wszelki wypadek, bo widzę, że... Chyba nie bardzo. O, dobra, wszystko sprzątnie, świetnie. A jak nasza lodówka? Wyrzuć zepsute jedzenie. Może byś coś ugotowała? O, może coś wykwintnego sobie ugotujemy. O, warzywna tempura na przyjęcie, bo mamy dużo ludzi w domu. Brzmi zdrowo. Jedzenie to u nas bardzo szybko schodzi, niestety. Oj, 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 czekajcie chwilkę. Mamy kolejny rysuneczek, od razu powiesza. Czy już mamy taki? Nie. Ale fajne te rysunki, podobają mi się. Zjesz coś porządnego, bo... Co się dzieje? Kto to wstał już? No pięknie. Czwarte, oni już są wyspani. Aj, no to pogadajcie sobie chwilkę. W takim razie popraw humor. Rozmawiaj o szkole. O zwierzęciu. Masz mało towarzystwa. Kolejny. Wyspany. Ty idź sobie weź prysznic, Siusiu. Dopiero weźmiesz, zjesz. No to ty chodź sobie zjesz, a ty jeszcze śpisz dobrze. Pogadaj tutaj z chłopcami. A ty gdzie? Jedz tam, no co ty? Ty też idziesz, jesz? Super. Siusiu, dokładnie. Idź zrób, Siusiu. Gdzie idziesz, Siusiu, zrobić? Sara, a ty gdzie? Aha, okej. Okay. Wesołek. Czy ty skończyłeś to jedzenie? Bo jakiś taki nie do końca jesteś najedzony, widzę. Dobra, zamienimy. Trudno. A właściwie, co ty tu masz? Kochanie, drabinki. Wiecie co? Kupię te drabinki. Ja ich nie będę tam wysyłać za każdym razem. Już teraz nas stać na drabinki. I tu mi postawimy może. A zrobimy może tak. Gdzie to jest? Tutaj, nie? O, proszę bardzo. Chcesz czekać, nie macie mniejszych trochę? Jak zjesz, to przyjdziesz się tutaj pobawić. Mam nadzieję, że najpierw zjesz. Chyba tak dobrze.
Chodź, kochanie, też sobie zjesz. Śpioszek? Śpioszek niech sobie weźmie prysznic. I on też ma mało zabawy, to właściwie też możesz się pobawić. Ty później, siusiu, mój drogi. I też prysznic. Dobrze. I ostatni wesołek. Wesołek idzie na drobinki. Super. A Sara? Sara też musi, siusiu. Zostaw już mamę. I też możesz się. Nie wiem, w ile tych dzieci tam może się pobawić. Sara, wiesz co, ty też musisz iść, siusiu, moja droga. Chodź tutaj może, bo tu chyba nikogo nie ma. Sikaj po mistrzowsku. O, idę do szkoły, dzieciaczki. Idź, siusiu, idź. Super. A później, wiesz co, możesz sobie pooglądać telewizję trochę. I spać, bo już jesteś zmęczona strasznie. Później, siusiu. I prysznic. Ty jesteś na drobinkach. A nie możecie sobie... Baw się z tym omiń wesołek. O, tak to zróbmy. W ten sposób. Ty też. Tak, wszyscy są pięknie ogarnięci, super. Który z nich miał te drobinki pokonać? A, jest, dobrze. Co my tu jeszcze mamy? 10. poziom umiejętności motorycznych. Ojeju. 5. poziom umysłowych. Aha, i te lekcje. Ty masz namalować. Chodź, jeszcze namaluj już coś. Kształty. No widzisz, nie mamy jeszcze tego ostatniego poziomu. Ale właśnie, przecież ty masz, mój drogi, skrzypce tutaj. To wiesz co, zostaw to. A, idę do szkoły. No dobra, to idźcie do szkoły w takim razie. Saruś, jak tam oglądasz? Dlaczego ty stoisz? Co ty nie możesz tu usiąść? Nie możesz, co jest? Usiądź sobie, no czemu ty stoisz, kobieto? Kto tu no został? Gabcia? Leć, Gabcia, do szkoły. No, super. A my zostaniemy z Serą. Właśnie, ja muszę telewizor zmienić, bo mam już takie fajniejsze telewizory. Ciekawe, kiedy będzie rodzić. Brak rodziny. O, zadzwonimy, słuchajcie, do Williama. Gdzie William? Ej. Co znowu? Pewnie znowu przyjdą wszyscy smutni po prostu. Już pójdziesz, Saruś, spać. Żywna rozmowa. Pocałuj. Nie, zostaw tą ożywioną rozmowę. Wstawaj. Okaż czułość.
Myślę, że możecie. Zobaczcie, jaka ładna ta sypialnia. Strasznie mi się podoba. A, tu twój obraz został, ale ty już pójdziesz, moja droga, spać. Tak, pójdziesz spać. A William poczeka na chłopców, jak przyjdą, to spędzi troszkę czasu z nimi. W ogóle Sara może zacząć rodzić w każdej chwili, także William niech już tutaj będzie. Zejdziesz, oglądasz telewizję? Czy co? Książkę czytasz. Czemu nie siądziesz? Gdzie ty idziesz? Na górę. Umyć ręce. Okej. Okay. Biega w tym swoim szlafroku. Mógłbyś się przebrać, wiesz? Kurczę, Sara chce siusiu. Chodź, skorzystasz sobie, bo... No właśnie, skorzystaj. O, zawołaj na posiłek. Możecie sobie razem zjeść. Czemu nie? Zaczął się poród! Jej, zaczął się poród. Mam nadzieję, że... Nie, 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 nie jedz tego. Sprzątnij to. William, nie! Gdzie on jest? Ja rodzę! Wracaj, wracaj szybko. Sara, zostaw to. Proszę cię. Podejdźcie tu razem, do domu. I szybko, póki nie ma dzieciaków. Idziesz? Chodź. Dobra. Ojej. No, moja droga? Dlaczego muszę mieć pustą kołyskę? Widzicie? Muszę mieć pustą kołyskę. No dobra, no to kupię, no bo cóż mam zrobić? Właśnie, a gdzie ja teraz postawię kołyskę? Przyszły dzieciaki, nie? No trudno się mówi. Kurczę. Cicelnią się nigdzie nie zmieści, słuchajcie. To zrobimy tak, sprzedamy na razie to lustro. A tutaj postawimy, o. I chodź urodź dziecko. Nie ma co czekać. Może chłopaki idą, nie? No trudno. William, no przyszedłbyś tu! Kurczę, no widzicie. Czy macie kciuki za chłopca? Chłopczyk! Dobra, to kogo teraz dajemy, słuchajcie? Może mędrka damy. Dobrze pisam? Mędrk. O tak. Jeden. Może to lepiej. O, czy to nie słodkie? Zobaczcie. Jesteś głodna. O, idzie do tego, to spokojnie, chodź, Saruś. Wiesz co, możesz coś ugotować. Przyrządź wykrętny posiłek. Nie, tą porę robiliśmy. To kluski zrób. Patrzcie, jak urodzi w szpitalu, to wszystkie te staty ma na full, nie? A tutaj kurczenie, no ale... Cóż. Jesteś głodny, to za chwilkę. Dobra. Jak tam nasz mędrek? No to słuchajcie, mamy już piątkę. Brakuje nam dwójki. Super, strasznie się cieszę, naprawdę. Chodź tu do taty. Albo czekajcie, możemy zrobić jeszcze inaczej.
Nie ma zawołaj, żeby on tam przyszedł do nas. No nie, dobra, to chodź ty. Pogadaj sobie z tatą. Trochę. I ty też możesz pogadać, czemu nie? Chodźcie, tata przyszedł, to chodźcie. A nie tam bajki będziecie oglądać. Chociaż dobra, Sara zrobiła jedzonko. To niech. Zawołał na posiłek. Sara, zawołaj na posiłek wszystkich. I pójdziesz spać. No. I spać. Ty już zostaw to! Jezus, Jezus. Zostaw, Saruś. Jest William, to się zajmie chłopcami. Ten odrabia lekcje, zobaczcie. Idź zaraz spać, idź. No. A wy pogadajcie sobie z tatą wszyscy. Rozmawiaj o szkole. Opowiedz historię wyssaną z palca. Żartuj o nauczycielach. Rozmawiaj o ulubionym zwierzęciu. Tak, bardzo proszę. Czy ty zostawiłeś tutaj lekcje? To są twoje lekcje. Tak, wszyscy są głodni, także. Dobra. No i cóż, kochani, ja już będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że domek wam się podoba. Mnie się bardzo podoba. Mam nadzieję, że wam również. Mamy kolejnego chłopczyka. Bardzo się cieszę. Jest już piątka, słuchajcie. Brakuje nam dwóch krasnoludków. A teraz, jak tutaj William już skończy rozmawiać z chłopcami, wybierze się do macochy. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!